grubsza rzecz ujmując, system ubecki w Polsce, z którym walczymy. System polega na tym, że wszyscy możni tego państwa naszego dostali nas, swoich obywateli, jako taką zwierzynę, którą można okradać. Jeżeli jesteśmy w szpitalu czy w jakiejś placówce społecznej, to wiemy, że jesteśmy narażeni na różnego rodzaju ataki i żeby gdzieś zaistnieć, coś zrobić, to niestety musimy kłaść jakieś łapówki, jakieś haracze. I taką sytuacją, jak w soczewce, skupiającą, informującą o tym, że właśnie tak się dzieje, była ta nieszczęsna izba wytrzeźwień, gdzie pacjenci, i to było takie niepisane prawo sowieckie, a jeszcze wcześniej hitlerowskie, pacjenci mogli być bezkarnie okradani. Wprowadzenie kamer do izby wytrzeźwień w Warszawie spowodowało, że nie można tego pacjentów okradać i zarówno policjanci, jak i obsługa izby wytrzeźwień musiała wszystkie cenne rzeczy wkładać do depozytu. Myślę, że to skutkowało tym, że izba wytrzeźwień, która była wybudowana w 15%, zaczęła być wybudowana w 45%. Jest to dowód statystyczny, że nowe wprowadzenie kamer ci pacjenci byli okradani od wprowadzenia momentu wprowadzenia kamer, to jest od 6 października 2024 roku, mija już 11 lat, kiedy pacjenci okradani nie są. Tak się stało, że wtedy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński. Ja byłem wiceprezesem Polskich Rodzin, dyrektorem Izby Wytrzeźwień był człowiek związany z Lewicą, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. No i on chciał się po prostu podlizać. On myślał, że jeżeli prezydent Warszawy mówi, że jest prawy i sprawiedliwy, to dlatego bez zadania, jak powiedziałem, ten pomysł. Wtedy byliśmy w Karolinie, w Radzie Miasta Warszawy. Przypomnę, że przewodniczący Rady Warszawy był Marek Sołek, Narodowiec, Katolik.